Co ma dzisiaj urodziny? Ile można na ciebie czekać? Dzisiaj jest ważny dzień dla naszej rodziny. Ładę ma. Dzień dobry. Kto ma urodziny? Plan jest taki, żeby kupić jogurt, kupić banany, kupić miód, chyba mamy. I zrobimy mu lody bananowe. I co tam jeszcze my dorzucimy? No, zrobimy lody bananowe. Jak tylko zrobimy lody bananowe, to potem jedziemy do sklepu. Na Waszko będzie wybierał sobie prezent. No, potem jak kupimy prezent, zapakujemy się do auta i jedziemy na długi spacer. Halo, kolego! No, Wacha! Stop! Przywitaj się. Kolega ma trzecią rodzinę. Czujecie to? Idziemy. Prowadź. Zobacz, co tutaj jest. Czytamy. Uszy królika, bierzemy. O. Królika, można jeść uszy? To tutaj jest. Nie wolno. Popatrz, mamy tutaj już taką dużą paczkę kurczaka dla ciebie. Chodź, jeszcze poszukamy jakichś takich kosteczek. Oj. O, twoje ulubione kosteczki. Bierzemy jedną. Seksoholik! A, to nie. To jest Bogdanie dla psa. Do psa? Zobacz. Powoli, mordo, czekaj. Powoli. No. Czekaj, najpierw trzeba kupić przyjacielu. Nie. No, chodźcie tu. Mordo, muszę najpierw kupić. Ale tutaj to czekaj, bo tutaj... Mordo, muszę najpierw kupić. Poczekaj. Poczekaj. Zobacz, Bogdanie, że tutaj się wkłada... Możesz zobaczyć? Mogę, ale czekaj. Że tu się wkłada przysmaczek i on musi to wydłubać i się zajmuje tym... O to. Ojej. Zobaczcie, jakie to ma nogi. Ty zobacz na Waszku. O, no puść smakołykę. Ścieżka dydaktyczna Czachary. Czachary. Jesteśmy w Poleskim Parku Narodowym. Jesteśmy tutaj i będziemy iść tą dłuższą trasą. Tak. Około 6,5 km z tego co pamiętam. 5 przystanków. Łączność długość trasy 6,5 km. Dobra. To ile kroków będzie? Budujemy się na ścieżce. Bag na całowanie. Nie. Nie? Oczekujesz. Jest bagno. Jest bagno i może. Jest nie jedno bagno. Ale całowanie? Całowanie? Nie ma tutaj całowania. Jak nie ma? Zaraz robimy. Nie będzie. No ale zabraliśmy wilka do lasu. W końcu. Czyli gdzie jesteśmy? No jesteśmy w Poleskim Parku Narodowym. Na ścieżce dydaktycznej Czachary. A później jak się jeszcze udać, będziemy mieć siłę, to pojedziemy na jeszcze jedną. Przypominam, dzisiejszy film ma uwiecznić dla nas taką pamiątkę, jak na Wachu obchodził trzecią urodziny. No jak mordo idzie się? No mówi, że gorąco. Mówi, ale mi zrobiliście prezent, spacerek w pełnym słońcu. A nie jest aż tak strasznie gorąco. Zobacz na jego język. Mordo, spokojnie. Jest to tylko 5 km. Jest około 15, może 16 stopni. Jest w sumie ale przyjemny. Ale są w pełnym słońcu. W pełnym słońcu, ale jest taki przyjemny powiew i bryzy morskie. Bogdanie, a powiedz mi,
trzy rzeczy, które się zmieniły u ciebie, odkąd mamy Navajo. No bo dla ciebie, ty nie miałeś tylko psa, jak byłeś małym dzieckiem. Potem długo nie miałeś, a ja jakby cały czas się wychowywałam z psami, więc dla mnie się jakby wiele... Jak śpiewał klasyk, jak jest 10 tysięcy w portfelu, nie? No. To u mnie 10 tysięcy kroków codziennie się zaczęło robić. No? A, odkąd masz psa? No to jedna tak. rzecz się zmieniła, że większa aktywność. Druga nie rzecz. Myląc z aktywnością, prawda? No, spacery bardziej, tak? No tak. Więcej spacerów. Więcej spacerów, no to pierwsza rzecz. Mniej miejsca w łóżku. No to druga, dobra. Dwa, mniej miejsca w łóżku. Większa aktywność, ale mniej miejsca w łóżku. Okej, okay, dalej. No i że przyjaciel. Przyjaciel. W końcu masz przyjaciela? Przyjaciel, no to jest przyjaciel. Taki, wiecie, no kurczę, no cieszy się tak jak ja na niego, no. I to fajne. Nie, ty się tak na mnie nie cieszysz. Cieszę się, ale potem zaraz szybko mnie irytuje, więc... A na waszku siedzisz, nawet wyjdę na 5 minut. Do drugiego pokoju nawet wyjdę, to on już wracam, a on się cieszy. No to jest dobry pies. Ale powiem wam, że jak jechaliśmy... To dobry człowiek jest. Dobry człowiek. Że jak jechaliśmy po Navajo, do województwa opolskiego, do Lichyni, to Bogdan jeszcze przez całą drogę mówił, a może skręcimy, może zawrócimy. Bo to wygląda w ten sposób, to jest bardzo duża odpowiedzialność, to nie jest tak, że weźmy sobie psa i... ziomeczki, przyjaciele i no, ale wiem, Bogdan ale... za Navajo, a Navajo za Bogdana. Jestem trochę zazdrosna, bo to generalnie miał być taki mój pies bardziej. Miał być za mną, a jest no, wpatrzony w Bogdana. Problem polega na tym, że czy dla mnie największym problemem jest to, że jak coś tam się mordzi, dzieje zdrowotnie, to bardzo to człowiek ciężko no, znosi. Właśnie i tak słabe no, w posiadaniu psa, że te choroby, które przychodzą. A najgorsze w posiadaniu psa, wiesz, Bogdanie, co jest? Co? No, że kiedyś się trzeba pożegnać, no. I to jest najbardziej bolesne. Poczekaj. No właśnie. Kleszcz. Kleszcz. O, tak wygląda kleszcz. O. Pokaż. Czekaj. No weź, muszę go zjeść. No, łazi po tobie już. Dobra, już się zjeść. Spadł gdzieś. Bardzo dużo tu jest kleszczy, ale myśmy dali Navajkowi tabletkę, więc jest bezpieczny. Mam nadzieję. No, no, wiesz, testujemy, czy tę tabletkę dajemy. No tak, ale wiesz, że ta tabletka tak naprawdę działa w ten sposób. Czekaj, jeszcze jeden. Musi patrzcie, wejść. Patrzcie. Jest tu. Jaki wielki fup. Durne bagno. A tu... Read in English, please. Zajączku, no, jedziesz. A whole nature of Polski National Park. Brawo, Bogdanie. Very good. 3 z plusem. Is under protection. Bogdanie, 3 plus. Morda ledwo daje radę już po poprzedniej ścieżce, ale twardo idziemy. Trzeba wykorzystać te piękne, ciepłe dni. Zgadza się, Gosiu? Tak jest. Dobra, idziemy.